Czy masz świadomość? Ci faceci z komisji Warrena całkowicie mylili się. Nie było takiego sposobu na świecie, aby pojedynczy człowiek zabił Johna Kennedy'ego. Russell Bilu Long, senator Stanów Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pewna część dokumentów zebranych w trakcie trzech kolejnych oficjalnych dochodzeń pozostaje ciągle utajniona. W przypadku materiałów komisji Warrena do roku 2014, a około 200 dokumentów nawet do 2039. Komisji Senackiej badającej operacje wywiadowcze do 2025, a Komisji Śledczej Izby Reprezentantów od spraw zabójstw do 2029. Wojciech Kostecki, Dallas, ćwierć wieku później. Moim zdaniem powody, dla których Kennedy zginął, wynikają bezpośrednio z polityki, jaką prowadził, zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej. Kennedy dążył do pokoju, chciał zmienić świat i właśnie to go zgubiło. Oliver Stone. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Wojciech Kostecki, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, były profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS, autor książki Dallas, ćwierć wieku później, między innymi tej książki, bo pan nasz gość napisał też wiele innych. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, ja powiem na wstępie, że szukając książek i materiałów na temat tego, co się wydarzyło, wydarzyło się 22 listopada, 60 lat temu, intensywnie rozglądałem się wokół siebie i tych książek mam w domu kilkanaście, głównie po polsku, natomiast właśnie z tych polskich książek pana książka Dallas ćwierć wieku później moim zdaniem jest najbardziej taka wszechstronna, pogłębiona, z różnych stron pokazująca ten temat zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego. Inne książki po prostu naprawdę odstają daleko i cieszę się, że dzisiaj możemy porozmawiać w roku 2023, którym obchodzimy 60. rocznicę zamachu na Johna Kennedy'ego. I pierwsze pytanie, jakie są trzy najważniejsze mity, a jakie odpowiadające im fakty na temat śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego? Przede wszystkim to bardzo dziękuję za tak sympatyczne wprowadzenie. No tak się domyślam, że chce pan mój stres też troszkę w ten sposób zbić, czy może tremę, że rozmawiamy na ten właśnie temat, którym zainteresowałem się dawno, dawno temu. I tak sobie spokojnie to śledzę, bo on jest bardzo pouczający, jak się patrzy na wydarzenia w innych krajach również. A przechodząc, włącznie z Polską, do pańskiego pytania. Trzy najważniejsze mity. Moim zdaniem dwa są takie, jak zawsze były w tego typu przypadkach w Stanach Zjednoczonych, bo tam przecież do dzisiaj to już jest o 12 zamachów na prezydenta, a ten na Johna Kennedy'ego był siódmym z kolei, trzy wcześniej były udane. Więc podejście do tego typu wydarzeń w Ameryce ma swoją tradycję. I tak, taki pierwszy mit to zawsze był i jest nadal, i w przypadku Kennedy'ego bardzo dobrze się ujawnił, to jest mit zabójcy, szaleńca albo fanatyka. Szaleńca w sensie takim lekarskim, jeśli tak można powiedzieć, albo fanatyka, czyli ktoś, kto tak przeniknął pewną ideologią, że nic go więcej nie obchodzi, nic nie jest w stanie go poruszyć.
I proszę sobie pomyśleć, że takich przypadków mamy na świecie wiele, w samej Ameryce później znacznie, na Lenona przecież też napadł, no, szaleniec, u nas Adamowicza zabił, no trudno, nie wiem, czy szaleniec, czy fanatyk, to kwestia sądu, ale rzeczywiście tego typu sytuacje się na świecie zdarzają i to nie widzę w tym nic wyjątkowego, że od początku to był jeden z takich elementów, jak to się dzisiaj modnie mówi, narracji czy opowieści o śmierci Kennedy'ego, że dokonał tego jeden człowiek, który z jakichś powodów postanowił usunąć prezydenta Kennedy'ego spośród nas. Czy to jest prawda? Jakie fakty temu odpowiadają? Z każdą kolejną książką, z każdym kolejnym ujawnianym materiałem coraz mniej. Coraz trudniej jest udowodnić. To właściwie dla tych, którzy się tak wyniknęli, przyjrzeli uważnie już na początku temu, co się wydarzyło, to właściwie było jasne od samego początku, że coś tu nie gra. Bo nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale jednak przypomnę, pozwolę sobie przypomnieć, to jest to, że strzały oddane Kennedy'ego trwały według różnych wersji, ale zawsze między 3 a 4 z kawałkiem sekundy. Otóż z karabinu, z którego strzelał oskarżony o to Oswald, nie da się wystrzelić 4 razy, a tyle najprawdopodobniej było kul, w ciągu takiego czasu. W ciągu 3 strzałów też nikt później ze strzelców wojskowych nie powtórzył czegoś takiego, bo to był bardzo starożytny karabin, zresztą do dzisiaj dokładnie nie wiadomo który. A tu już jest inna sprawa. No w każdym razie od początku było wiadomo, że byłoby, no, w cudzysłowie cudem, gdyby jeden człowiek był w stanie zrobić to, o co oskarżono Oswalda. Więc to od początku można było w dużym stopniu wykluczać, tylko zastanowić się należało, czy uda się zebrać fakty, które potwierdziłyby drugi mit, też obowiązujący w Ameryce i szerzej w świecie, o społeczno-politycznym tle tego typu zamachów na przywódców państwowych, na znanych polityków. Zawsze jest takie przekonanie, u nas chyba też dosyć zrozumiałe, nie chcę powiedzieć, że bliskie, że na polityków, zwłaszcza tych, którzy aktualnie znajdują się u władzy, olbrzymi wpływ wywiera to, co dzieje się w kraju i na świecie. Interesy różnych grup. To można się zastanawiać, czy to chodzi bardziej o kompleks wojskowo-przemysłowy, czy o służby specjalne, czy jakieś etniczne, czy mafijne źródła nacisku, ale zawsze coś takiego występuje. Przypomnijmy sobie, czy może dodajmy do tego, że jednym z elementów, o którym bardzo rzadko się mówi, to jest taki pewien kompleks zabójcy, w cudzysłowie w kapturze, który przyjechał kiedyś ze Związku Radzieckiego, a teraz z Rosji. Że jak jest taka zbrodnia doskonała, że nie można wykryć, to na pewno był to super profesjonalista przysłany przez KGB. To są te dwie rzeczy, które były zawsze i tutaj, mówiąc w największym skrócie, bo zakładam, że do tego dojdziemy, tak zwanych niezbitych dowodów, że istniał jakiś spisek, który doprowadził do śmierci Johna Kennedy'ego, też nie ma. Jest bardzo dużo podejrzeń, uzasadnionych podejrzeń, poszlak, ale dowodów takie, które sąd mógłby uznać za nie do zbicia, nie ma. W związku z czym, w moim przekonaniu, jest jeszcze trzeci mit, o którym się trochę mówi, ale dla mnie za mało. Powiązania ze światem przestępczym rodziny Kennedy'ich. To też znowu nie wnikałem z tym miejscu w szczegóły, ale zaczął to ojciec prezydenta Kennedy'ego, który wspólnie z mafią przemycał do Stanów Zjednoczonych alkohol w czasach prohibicji. Zostały nawiązane kontakty, dzięki którym, według opinii, jakie można spotkać, no tu u nas na miejscu jest trudno niezbicie potwierdzić albo obalić, ale dzięki mafii, z którą kontakty miał ojciec Kennedy'ego, żyjący wtedy jeszcze, Kennedy został w ogóle prezydentem, bo kluczowe głosy, które przesądziły o jego zwycięstwie, to były głosy z Chicago, około 100 tysięcy głosów, tak, taka ciekawostka, kupionych według tych opinii za pieniądze mafijne. I potem zaczęła domagać się, no, zwrotu z tej inwestycji. Czemu na drodze prezydenta Kennedy'ego Robert Kennedy jako minister sprawiedliwości, sekretarz do spraw sprawiedliwości. I ja o tym się trochę mówię, ale ciągle za mało się do tego wraca, no bo to jest taka
wieczna wiedza dla samych Amerykanów prawdopodobnie. I do tego ja bym dodał, chociaż może nie przystoi, a więc w takim najbardziej ogólnym języku, sprawy erotyczne. One się pojawiały dosyć często za życia i zaraz po śmierci Kennedy'ego. Potem trochę ucichły, może na zasadzie, no, że o zmarłych nie wypada mówić źle. Ale coraz częściej pojawiające się wspomnienia z tamtego okresu, również filmy dość marne, na przykład o Marilyn Monroe, ale pokazują, że Kennedy był uzależniony od seksu. Więc być może tu też jest coś, gdzie można szukać przyczyn zamachu na niego, czy indywidualnego, czy spiskowego, i tu można też próbować znaleźć jakieś tło społeczne. To jak pan powiedział o tym drugim micie, fakcie również opowiadającym, no to tak sobie pomyślałem, że również to też z pana książki wynika, ale też z moich jakichś takich lektur i wnikania w temat, że sporo tych dowodów, przewrotnie mówiąc, zmarło po drodze. Tak, zniknęło. To jest swoisty dowód, ale nie dla sądu. To jest dla właśnie dla dziennikarzy śledczych, dla osób piszących książki, dla osób goniących za sensacją. To jest potwierdzenie, że skoro zniknęło coś, co by mogło przesądzić w tą czy w tamtą stronę, no to z tego wynika, że jakaś bardzo głęboko zakonspirowana spisek, jakaś grupa spiskowców za tym stoi. No, ale to nas nie posunie dalej. Jasne. Ja tylko wyjaśnię. Kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zmarło. 32 dokładnie. 32 dokładnie, tak. Dobrze, że pan o tym wspomniał. Więc zmarło w toku po prostu prowadzonego śledztwa albo jego nieprowadzenia, to w zależności od lat upływających od zabicia prezydenta Johna Kennedy'ego. No i zmarli tacy ludzie, którzy mogliby dostarczyć potencjalnie tych faktów i dowodów, ale po prostu już się przenieśli w krainę wiecznych łowów. Panie Wojciechu, a dlaczego pana zdaniem prezydent Stanów Zjednoczonych został zabity? A to jest pytanie, którego się obawiałem od samego początku, bo widzi pani i wszyscy nasi słuchacze, gdyby znano odpowiedź na to pytanie, to wykrytoby sprawców. To jest chyba najbardziej elementarna zasada w kryminalistyce, że żeby zidentyfikować sprawcę jakiegoś przestępstwa, to trzeba wiedzieć, dlaczego ono zostało dokonane. Więc tutaj znowu mogą być tylko nasze podejrzenia, przypuszczenia, hipotezy, mniej czy bardziej podobne, prawdopodobne. I natomiast nie znam jednoznacznej odpowiedzi, znam koncepcję, która z odpowiedzi mogłaby być najbardziej trafna. Jest jej w moim przekonaniu cztery. Czyli cztery odpowiedzi, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy został zabity. Po pierwsze, należałoby się zastanowić, komu najbardziej przeszkadzał. Temu zresztą większość książek jest poświęcona, jak się tak spokojnie w nie wczytać. Po pierwsze, to są służby specjalne. Tutaj nie używałbym terminu służby wywiadowcze, tylko służby specjalne, no bo FBI nie jest wywiadem. Najbardziej rzeczywiście służba wywiadowcza, czyli CIA, bo może też warto w tym momencie przypomnieć, że jej szefa Alana Dulesa rok wcześniej, czy około półtora roku wcześniej, czy przed zamachem, Kennedy pozbawił stanowiska po fiasku inwazji w Zatoce Świń, czyli próby takiej zakamuflowanej agresji na Kubę, zakamuflowanej w ten sposób, że to rzekomo emigranci, którzy uciekali przed reżimem Castro, jej dokonali. No to było bardzo śmiesznie, bardzo źle, jednocześnie bardzo śmiesznie zrobione, bo tam były samoloty, które udawały rosyjskie migi, tylko że od razu one się zachowywały tak, że było widać, że to nie Rosjanie je prowadzą. No wiele było takich detali. W każdym razie to była wielka kompromitacja również dla Kennedy'ego, który najprawdopodobniej nie miałby nic przeciwko temu, żeby reżim Castro, czy władze Castro, już mówiąc tak delikatnie, obalić. Dlatego się zreflektowałem, bo na samej Kubie, to też warto wiedzieć, Castro nie był uważany za komunistę, tylko za nacjonalistę, który tylko z przyczyn taktycznych zawarł sojusz ze Związkiem Radzieckim, no bo z nikim innym nie mógł. No ale to jest w tym momencie dygresja. Rzecz w tym, że
Kennedy chciał uchodzić, to pan powiedział na samym początku, w cytatach zresztą też, za człowieka pokoju. Więc kiedy zgodził się na zakamuflowaną operację w Zatoce Świń, tak zwaną, czyli no, faktycznie napaść emigrantów z Kub wyszkolonych, przygotowanych i wspomaganych przez CIA, no to na pewno chciał doprowadzić do upadku władzy czy reżimu Fidela Castro, ale w sposób, który nie doprowadził do oskarżeń pod jego adresem, no bo przecież on chciał budować świat pokojowy od Berlina przez Azję po Amerykę włącznie. Natomiast no, CIA, która uważała, że bardzo kształtuje historię amerykańską, zwłaszcza w XX wieku, i personalnie, osobiście jej szef, właśnie ten słynny Dulles, no nie mógł się pogodzić z myślą, że oto on, prawda, stara się robić co może, a tu taka niewdzięczność prezydenta i jest możliwe, że zaprzysiągł mu zemstę. Podobnie we FBI, gdzie doszły również sprawy obyczajowe, jak się potem okazało, czyli długoletni, kilkudziesięcioletni szef FBI, jak to wyszło na jaw, okazał się homoseksualistą. No, dzisiaj chyba by to nie był żaden problem, mam nadzieję. Natomiast wówczas no, też to tak trochę zaczęto wiązać. No, jak to tu, takie zasługi FBI, a tutaj się też prezydent nie jest zadowolony i próbuje się wtrącać w pracę. Przecież nie zna się na metodach. No, tego typu sprawy się toczyły, czyli te dwie najważniejsze służby, zewnętrzna i wewnętrzna, służby specjalne, miały powód, żeby darzyć niechęcią czy wręcz nienawiścią Kennedy'ego, zwłaszcza ich szefowie. To też bym zawsze odróżniał, instytucja instytucją, ale konkretni ludzie mieli z Kennedy'im problem, mówiąc po tak współcześnie. Druga hipoteza? Druga, kompleks wojskowo-przemysłowy. To głównie chodziło o pieniądze. Kennedy, widząc potrzeby kraju, być może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, ale odbudowy zrównoważonego systemu gospodarczego plus chcąc uniknąć wpływów takich związanych z posługiwaniem się pretekstu bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo narodowe wymaga, żebyśmy wyprodukowali jeszcze więcej rakiet, jeszcze więcej bomb, wysłali wojska gdzieś tam do jakiejś bazy, podnieśli pensje generałom. Kennedy był temu przeciwny i zwłaszcza zaczął ograniczać budżet kompleksu wojskowo-przemysłowego. To więc też niewątpliwie narobił sobie tam wrogów. Kwestia trzecia. To trzeba to wyraźnie w którymś momencie powiedzieć. Nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim miejscu, ale najwyższa pora. Kwestia Rosji, którą no, Chruszczowa już tam wtedy nie było, ale nie chciałbym wprowadzić w błąd, to jest do sprawdzenia, ale na pewno jego władza bardzo osłabła po 1962 roku, czyli po kubańskim kryzysie rakietowym, kiedy został obarczony odpowiedzialnością, a rzeczywiście pewne decyzje, te, które umożliwiły rozładowanie tego kryzysu, podejmował, tak twierdzą rosyjskie źródła, i wiarygodność jest znacznie mniejsza niż amerykańskich oczywiście, ale tutaj miałem okazję poprzez swoich dobrych znajomych naukowców rosyjskich zapoznać się z pewnymi materiałami, wiadomo, że nie tajnymi, ale takimi wewnętrznymi, do których opinia publiczna nie ma dostępu, i wszystko wskazywało na to, że były wielkie problemy w biurze politycznym KPZR związane z tym kryzysem, jak dalej postępować. Jak zwykle byli, tak jak w Ameryce, jastrzębie i gołębie. I w którymś momencie indywidualna decyzja Chruszczowa poza jakimkolwiek ciałem kolegialnym, jego konkretny list do Kennedy'ego spowodował odejście od perspektywy anihilacji całego świata w wyniku wojny jądrowej. Więc w tym momencie Chruszczow został na tyle w oczach innych przywódców rosyjskich skompromitowany przez Kennedy'ego, a Kuba na tyle zagrożona przez Stany Zjednoczone, że Rosja mogła uznać, miała powody, że to jest człowiek, którego należy usunąć, co jest bardzo paradoksalne, no bo przecież on chciał jak najszybciej osiągnąć odprężenie.
To jest taki trudny, niejasny cały czas dla mnie motyw, natomiast na pewno trzeba się liczyć z tym, i wiele osób tak uważa, no może trochę na zasadzie, jak mówiłem wcześniej, takiego mitu, że jak coś się dzieje niewyjaśnionego, to musi za tym KGB radzieckie, potem rosyjskie stać. No i czwarta rzecz, do tego na pewno jeszcze będę pana prosił, żebym mógł wrócić, to jest kwestia Kuby. Po tychże interwencjach czy ingerencjach amerykańskich wewnętrzne sprawy kubańskie, po tej inwazji w Zatoce Świn nieudanej, przed którą Castro się i jego wojsko się dość szybko obroniło, ale cała seria zamachów na Fidela Castro, czyli znowu pewien wątek osobisty, bo on tutaj wprowadził. Te zamachy były no, śmieszne i wtedy i dzisiaj tym bardziej, bo niektóre miały być profesjonalne, tylko okazało się, że taki super agent wynajęty przez CIA był pracownikiem kontrwywiadu kubańskiego, więc mocno się tam śmieli z tego, że to właśnie on ma Fidela Castro zastrzelić. A jeszcze wcześniej ktoś w CIA wpadł na pomysł, że to w sumie to jest jeszcze śmieszniejsze, jeśli można w tym momencie w ogóle mówić o śmiesznych sprawach, to jest to, że wymyślono, że nie trzeba Fidela Castro zabijać, wystarczy go, pozbawić go autorytetu wśród Kubańczyków. Co jest głównym powodem tego, że Kubańczycy, no nie wszyscy, ale ci, którzy za nim poszli, go tak szanują. Jego owłosienie, jego broda. I podrzucano mu, próbowano mu podrzucić, to się po prostu nie udało, środek na wypadanie włosów. Ale Castro mógł się, prawda? Zwłaszcza, że może poważniejsza sprawa, chociaż to jest troszkę śmieszne, jak się o tym mówi, próbowano go ustrzelić w czasie podwodnych polowań, z kuszy takiej, jak to tam się strzela, no już nie wiem do czego, ale no jak się, prawda, jak poluje pod wodą, Castro to bardzo lubił robić, w jakieś tam ryby, czy w jakieś tam żółwie, czy w coś sobie strzelać, no to próbowano przy okazji, nie wiem, może żeby potem powiedzieć, że sam sobie strzelił tą strzałą z kuszy, czy coś. I to go mogło rzeczywiście poruszyć, no powiedzieć sobie, no prawda, wy tak na mnie, no to może ja odpowiem tym samym. I teraz jeszcze minutkę bym prosił czasu, bo to są takie cztery rzeczy, które się powtarzają, które można odnaleźć w literaturze, w filmach, w innych materiałach, czy jakichś dziennikarskich na przykład. Natomiast ja bym do tego dorzucił, to jest moja osobista interpretacja, czyli ta odpowiedź, komu przeszkadzał i idąc tym tropem można by ustalić sprawców. Po pierwsze, mówię to z pełną świadomością, Richardowi Nixonowi, kandydatowi republikanów, który przegrał w tym niewielkim stopniu, przypominam, o 100 tysięcy głosów, przegrał wybory z Kennedy. Jak się zachowywał później Nixon, no to chyba wiemy, pamiętamy, możemy poczytać, jakim był, no powiedzmy, arogantem, jakim był przestępcą, zlecając aferę Watergate, czyli włamanie do Partii Demokratycznej, żeby się dowiedzieć, jakie mają plany na kolejne wybory. W związku z tym musiał potem ustąpić, mimo że wybory wygrał. I wykonawcą poleceń Nixona, jak już zdobył prezydenturę, był niejaki Howard Hunt. I Howard Hunt, i znaczy przez opisane Howard Hunt, wieloletni pracownik CIA, który od końca lat 50. do połowy lat 60., nawet troszkę dłużej, dopóki Nixon w 68 roku, czyli do 68 roku, dopóki Nixon nie doszedł do władzy, był szefem specjalnej komórki do covert action, czyli tajnych, ukrytych działań. Otóż udowodniono mu wszystko to, co mu zarzucano w aferze Watergate. Ale są dokumenty pokazujące, że był widziany w Dallas wtedy, w dniu zamachu na Kennedy'ego i prawdopodobnie też kilka dni wcześniej. No, czyli jest uzasadnione podejrzenie, że po prostu Nixon, który był, krótko mówiąc, no nie wiem, jakiego słowa mogę u pana użyć, no, ale był człowiekiem takim nieliczącym się z nikim i z niczym i ze słowami i z ludźmi. Moim zdaniem można sobie wyobrazić, że to była personalna zemsta Nixona, który osobę, jaką musiał widocznie dobrze znać, mieli jakieś powiązania wcześniejsze, że potem go zrobił takim swoim naczelnym doradcą i co więcej oficerem operacyjnym do jego nielegalnych działań, że być może rzeczywiście Hunt był tam po to, żeby nadzorować przebieg
zamachu w wyniku działalności spiskowej. I druga interpretacja dla mnie, druga na drugim miejscu mimo wszystko, taka chyba najmniej znana i tu no może zdradzę, że jeśli miałbym jeszcze wrócić do pisania o 63 roku, o zamachu, to bym właśnie na ten temat napisał. Pewien szkic już jest gotowy, ale to w tajemnicy mówię. Otóż jest udokumentowane zeznanie prostytutki, która opowiadała, że kilka dni przed zamachem jechała autostopem do Dallas, gdzieś tam z środka Ameryki, w towarzystwie dwóch Kubańczyków, którzy po nocy spędzonej z nią i myślę, że nie na trzeźwo, powiedzieli, że jadą do Dallas po to, żeby zabić Kennedy'ego. Znaczy można się domyślać, że można pomyśleć, że to są właśnie ci ludzie, którym Castro coś zlecił. I teraz na ile to jest prawdopodobne, no kolejny raz no, spróbuję obiecać, że to ostatni, wchodzę do takich trochę erotycznych rzeczy, ale myślę, że my faceci, zaczął pan cytat od słowa faceci, mogę sobie wyobrazić sytuację, że nawet zawodowy kryminalista, zawodowy killer czy jakiś oficer wywiadu, funkcjonariusz wywiadu kubańskiego po takiej nocy może być skłonny do zwierzeń, żeby sobie jakieś powagi dodać, prawda, czy no, nie chcę rozwijać tego tematu, ale psychologicznie wydaje mi się to do pomyślenia. Czyli podsumowując, są te cztery takie bardzo oficjalne teorie, które by tłumaczyły, gdzie szukać zabójcy Kennedy'ego i ja do tego dorzucam te swoje dwie. Mhm. No tak, ta ostatnia to z kolei przypomina mi książkę Na tropie zamachowców, która wyszła w Polsce prokuratora Nowego Orleanu, Jimmy'a Garrisona, który wspominał, że no, trudno wyobrazić sobie, żeby ci kubańscy emisariusze, którzy mieli zabić Kennedy'ego, mogli działać sami, bez współpracy z wysoko umocowanymi ludźmi w służbach amerykańskich. Dobrze, pójdźmy dalej. W 1988 roku ukazała się pana książka, o której już wspomniałem, Dallas ćwierć wieku później. Pisze pan w niej, tu cytat, konkluzje raportu Komisji Warrena sankcjonujące teorię samotnego zabójcy były wygodne i dla elity władzy, i dla przeciętnego obywatela. Proszę o wyjaśnienie. No tak, tu akurat można moim zdaniem dość szybko odpowiedzieć. Jeśli chodzi o elity władzy, to były wygodne dlatego, że zdejmowały z władzy i ówczesnej, i każdej późniejszej jakąkolwiek odpowiedzialność. Każda próba wniknięcia w mechanizmy doprowadzające do decyzji i wprowadzanie w życie decyzji władz amerykańskich, próba rozwikłania tych mechanizmów mogłaby pokazać, jakie później działy się tam nieprawidłowości. To tak niejako na zapas i profilaktycznie, raczej każda władza tego unika, zwłaszcza, że wie pan, no tak z moich bardzo ograniczonych oczywiście, ale i pewnych doświadczeń współpracy czy doradzania władzy, wynika takie doświadczenie, że to bardzo rzadko jest tak, że chociaż mógłbym wskazać kraj, gdzie tak właśnie było, ale że rzadko mimo wszystko jest tak, że jakiś polityk czy bogaty przemysłowiec, ktokolwiek z tego najwyższego szczebla drabiny społecznej łapie za telefon i dzwoni do prezydenta, premiera, ministra, szefa jakiejś służby specjalnej i mówi, ty stary, potrzebuję, żebyś mi załatwił to i to. To na ogół jest montowanie takiej bardzo aluzyjnej, delikatnej siatki. To jest dawanie do zrozumienia. To nigdy nie są negocjacje biznesowe, gdzie mówi się wprost, że mam takie i takie warunki graniczne, a że nie mówi się, myśli się, wie się, że mam takie i takie warunki graniczne i powoli jakoś próbuję znaleźć kompromis i doprowadzić do odpowiadającej mi decyzji. W polityce tak to nie działa. Na ogół działa właśnie w sposób dużo bardziej zakamuflowany. W związku z tym próba, jeśli by władza poparła teorię konspiracji wywodzącej się z impulsów płynących z takiej czy innej instytucji państwowej, to zmotywowałaby czy dziennikarzy, czy może nawet sądy
czy jakichś śledczych, amatorów do spojrzenia, no, jak to było właśnie chociażby przy okazji afery Watergate i dalej, co z tego wyniknęło, potem jak prezydent Ford działał, potem jakie były zależności między prezydentem Carterem a doktorem Brzezińskim, jego doradcą. Więc to było dla władzy dość niebezpieczne, w takim sensie dość profilaktycznym. Natomiast dla przeciętnego obywatela, no troszkę czasu tam spędziłem i cały czas utrzymuję bardzo sympatyczne kontakty i tak sobie rozmawiamy troszkę edukacyjnie. Jest Ale tam, prawdą, czyli w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, tak, tak. Jest prawdą, czemu u nas się często nie daje wiary, ale że Amerykanie są takim, no może w cudzysłowie, ale są narodem czy społeczeństwem naiwnym. Oni są wciąż przekonani przy swoich bardzo dobrych chęciach, przy wielu super mądrych ludziach, przy ludziach, którzy starają się autentycznie pomóc innym u siebie w kraju czy w świecie. Amerykanie wciąż są bardzo, no może teraz mniej od czasów Trumpa, to rzeczywiście bym się zgodził, ale przez wiele lat byli bardzo przekonani, a jak pan zauważył, moja książka ukazała się w 1988, a napisana była jeszcze, przepraszam, rok wcześniej. Więc wtedy było to tym bardziej aktualne. Amerykanie bardzo wierzą w wielkość Ameryki i w misję Ameryki. Czyli powiedzenie, że jakieś siły, zwłaszcza wewnętrzne, nasz własny prezydent, no, o Johnsonie się mówiło, że może on chciał szybciej zdobyć władzę wiceprezydencie Kennedy, za Kennedy'ego, czy nawet jakieś mocarstwa zewnętrzne mają takie możliwości, żeby tu, na nasz idealny kraj, kraj, który powstał po to, żeby zaprowadzić demokrację i pokój na całym świecie, że tu się może coś takiego zdarzyć, to naprawdę psuło humor wielu Amerykanom. I dlatego ze względów takich troszkę oportunistycznych, trochę idealistycznych, trochę może takiego przekonania, że co tu będziemy teraz wnikać, że tam coś kiedyś ktoś na tego Kennedy'ego zabił, jak tutaj jest mnóstwo nowych problemów, to było wygodne dla przeciętnego obywatela. No tak, to tak faktycznie, to też się gdzieś tutaj może tak spinać. Idąc dalej, Oliver Stone nakręcił film, głośny film fabularny JFK w 1991 roku. Jeżeli Państwo go jeszcze nie oglądali, to bardzo polecam. Ostatnimi czasy, w 2021, pojawił się dokument po tylu latach, dokument właściwie po 30 latach, również nakręcony przez Olivera Stone'a, JFK, Droga do Prawdy. A w zeszłym roku pojawił się 4-odcinkowy serial dokumentalny również o zabójstwie prezydenta Johna Kennedy'ego. Co pan sądzi o tych materiałach filmowych? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No tutaj nie chciałbym nikogo urazić z wielbicieli Stone'a, który nakręcił parę fantastycznych filmów przecież, ale moim zdaniem liczącym się filmem jest tylko ten pierwszy. Bo on wprowadził do świadomości publicznej w Stanach, no konsekwentnie po tym, jeśli ktoś oglądał to i poza Stanami Zjednoczonymi, tak zwany, jak to się mówiło wtedy w recenzjach, kontrmit. Był jeden mit stworzony przez Komisję Warrena, no to już nie chcę wynikać, tak najkrócej może przypomnę, że to była oficjalnie powołana Komisja Rządu Amerykańskiego, która miała prześledzić, co doprowadziło do zamachu i kto go dokonał, i stwierdziła właśnie, że dokonał tego samotnie jedna osoba, niejaki Oswald. I dorabiano mu tam różne historie, że był w Związku Radzieckim szkolony i takie, tego dlatego pewien mit, że
pojedyncza, konkretna osoba tego dokonała. Natomiast ten film był konsekwencją przekonania Olivera Stone'a, bardzo przepraszam, który szedł tutaj za Garrisonem, że to po prostu nie jest możliwe. On miał stworzyć kontrmit w tym sensie, że miał zacząć równoważyć to społeczne przekonanie, że co najmniej tak samo prawdopodobne, a jak się potem okazywało z roku na rok coraz bardziej prawdopodobne, jest teoria spisku. I następne filmy tylko rozwijały ten wątek, nic specjalnie nowego nie wydusiły. Pokazywały głównie argumenty, że to nie mogła być jednoosobowa, jak mówiłem, to w zasadzie wiem od samego początku. Ale tam, jak ujawniono po latach, było, na pewno były cztery strzały, jak do tego można było dojść. Otóż odkryto w archiwach komendy policji w Dallas nagrania rozmów policjantów, którzy w kolumnie na motocyklach jechali naokoło samochodów prezydenckich i tam odkryto odgłos czwartego strzału. No to już jest bardzo przekonujący dowód, chociaż komisja kongresowa, wiele lat później obradująca, stwierdziła, że nie ma pewności, że to, co słychać, to jest czwarty strzał. No, tego nie rozumiem, mówiąc tutaj krócej, bo przy współczesnej technice, prawda, żeby wspomnieć chociażby to najnowszy utwór Beatlesów, to się okazuje, że wszystko można oczyścić i mieć pewność w jedną albo w drugą stronę. Te filmy pokazują, że było dużo więcej takich szczegółów, które jeśli są prawdziwe, to wykluczają odpowiedzialność jednego człowieka. Z jakiego karabinu strzelał zamachowiec? Na początku mówiono o jednym, znaleziono drugi, a z żadnego, jak już wspominałem na początku, nie ma technicznej możliwości. Znaczy nikt inny by nie poza oskarżonym Otoswaldem nie potrafił powtórzyć tak szybko, tak celnych strzałów. Okazało się, że póki jeszcze Oswald żył, a został wkrótce potem zabity przez Jacka Rubiego, to pan wspominał, to nigdy mu nie dokonano próby, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale na obecność śladów prochu na ciele, na dłoniach albo gdzieś tam na policzku, jak przykładał, prawda, strzelbę do ramienia. Nigdy tego nie zrobiono i wychodzi na to, że mogło go w ogóle nie być w tym momencie na miejscu zamachu. To się ciągnie, również w drugim filmie. Natomiast w tym serialu już nie miałem sił oglądać całości, przejrzałem go tylko w jednym z serwisów streamingowych. To za największą zaletę uważam, przepraszam, że tak to formułuję, ale to, że narratorami jest tam Whoopi Goldberg i Donald Sutherland. Więc osoby, które nam są chyba bardzo dobrze znane, wszystkim, którzy cenią sobie kino i dziennikarstwo amerykańskie. Nowego nic nie wnosi, może tym, że podprawiono tam bardzo strony technicznej historyczne filmy, zwłaszcza ten, na którym widać moment zamachu. Mm-hmm. Są w bardzo dobrej jakości. Także tu to warto, podkreślam, ten pierwszy film, no dla każdego, kto się tym interesuje, to jest lektura obowiązkowa. Natomiast no nie sądzę, żeby one przesądzały o tym, bo cały czas brakuje podstawowego pytania, zastanawiania się nad tym, kto dokonał zamachu. Jeśli to był spisek, to wszystko na to wskazuje, chociaż twardych dowodów, jak już dwa razy mówiłem, nie ma, ale to było interesujące, byłoby już przestać udowadniać, że nie mógł tego zrobić jeden człowiek, bo to już doskonale wiemy. Dodatkowy szczegół tej opinii nie zmieni. Tylko zacząć się zastanawiać, kto mógł konspirować. Mhm. Ja nie ukrywam, że byłem zadziwiony, zagłębiając się w tą historię rok temu, przez wiele miesięcy, byłem zadziwiony tym, w jaki sposób, nie wiem, mówiąc dyplomatycznie, niefrasobliwy, ale z drugiej strony brutalnie mówiąc, po prostu jaki bałagan panował przy słuchaniach, przy śledztwie związanym z zabójstwem, przy przesłuchaniach Oswalda. Ja popełniłem rok temu taki tekst, kto zabił Johna Kennedy'ego, bardzo Państwu polecam, w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich go opublikowaliśmy. Dołączam do polecenia, czytałem.
Tam między innymi, proszę Państwa, dowiedziałem się w trakcie tych swoich jakichś amatorskich analiz, że policja i FBI przesłuchiwała Oswalda przez około 12 godzin. W tych przesłuchaniach uczestniczyło 25 osób. Zabrakło wśród nich adwokata podejrzanego, ale to wszystko to nie jest to, bo się okazało, że po prostu nie ma żadnego protokołu, żadnej notatki, żadnego materiału właśnie z tych przesłuchań. I druga kwestia, która też mnie mocno zdziwiła, to to, że ten samochód, którym jechał prezydent, został po tym, co się zadziało, po śmierci prezydenta, wyczyszczony, umyty. I nieodparcie, muszę to powiedzieć, przypomina mi się burza i dyskusja wokół katastrofy w Smoleńsku, gdzie po prostu mówiono o bałaganie, o polskim bałaganie, o polskich niefrasobliwym działaniu polskich służb i polityków. No, ale polecam dla tych, którzy tak podchodzą do sprawy, no, zaznajomienie się, jaki bałagan i jaka niefrasobliwość panowała 60 lat temu w Dallas. To tyle tytułem może trochę takiej dygresji, a idąc dalej, cytat tym razem ze wspomnianego już przez nas Jima Garrisona, z książki Na tropie zamachowców, która była jedną z podstaw napisania scenariusza przez Olivera Stone'a do tego filmu fabularnego, który pan tak docenia, JFK. Cytat jest taki: ukrywanie dowodów, niszczenie dowodów, zamiana dowodów, fabrykowanie dowodów, zastraszanie świadków, wszystko to w świetle amerykańskiego prawa jest przestępstwem i wszystko zdarzyło się zaraz po śmierci JFK. Ale teoria samotnego zabójcy żyła, podtrzymywana przez posłuszne i bezkrytyczne media. Koniec cytatu. To Jim Garrison. No właśnie, dlaczego pana zdaniem do dziś media głównego nurtu dyskredytują ludzi poszukujących prawdy o zabójstwie prezydenta Stanów Zjednoczonych? To jest frapujące pytanie. Ja między innymi wykładam na dziennikarstwie i tak sobie właśnie myślę, czy ci młodzi ludzie też by tak się zachowywali, tak się będą zachowywać, jak pójdą do mediów, do pracy. Nie mam tu pełnej jasności. Nie wiem, jakby można uszeregować parę odpowiedzi, które się nasuwa. Pierwsza oficjalna, ale ona może mieć no, przynajmniej tak za 20% słuszności, to jest taka, że jak już mówiłem teraz już chyba za 3 razy, że brak jest takich dowodów w rozumieniu prawniczym, sądowym, które wskazywałyby na konspirację. Są poszlaki, są podejrzenia, natomiast nikt, prawda, nie znalazł jakiegoś dokumentu i moim zdaniem nigdy nie znajdzie, bo tego się nie dokumentuje, jeśli rzeczywiście taka konspiracja była. Też już trochę o tym mówiłem, że to jest siatka zależności, pewnych aluzji i tak dalej. Więc nie chcą się zajmować tym, o czym się nie da wiarygodnie napisać. Można tylko powtarzać te kwestie, które pewnie ich zdaniem, to byłaby moja druga odpowiedź na to pytanie, bo media mogą, kierując się tą klikalnością, jak się teraz mówi, czy kwestiami finansowymi, uważać, że to ludzi nie będzie ekscytować. Jeśli pan podpyta, dlaczego do dzisiaj, no, czyli po pół wieku, 60 lat po zamachu, wracanie do tego, że była wtedy jakaś konspiracja, ludzie się martwią o konspirację Trumpa po przegranych wyborach 2 lata temu, o zaangażowanie Ameryki w sprawy ukraińskie, w sprawy Bliskiego Wschodu. No to teraz, chwilę wcześniej przez jakieś inne problemy, przez własne problemy Ameryki z migracją i również finansowe na czele. To jest często jakoś tak, niby się o tym mówi, ale nikt nie przywiązuje do tego należytej wagi, że Amerykanie żyją z długu publicznego, stale rosnącego.
No to jest tak, jakbyśmy w Polsce co roku zmieniali konstytucyjny zapis, jaki procent dochodu narodowego może być, do jakiej wysokości dochodu narodowego można zadłużać nasz kraj. No, ekonomiści mogą przedstawiać argumenty, że mniej lub więcej, to trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno jakaś granica musi być, w Ameryce tej granicy nie ma, więc no, o migracji to, no, to wiadomo z południa i ma być ten mur, czy ma go nie być. No, jak on jest skuteczny, to mniej więcej tak jak u nas na granicą z Białorusi. Więc myślę, że media mogą dojść do wniosku, że mało kogo by to poza pasjonatami, że to by interesowało. Poza tym dodałbym do tego jeszcze że troszkę to jest obsesja Garrisona, który nie miał dobrej opinii jako prokurator. Jego śledztwo doprowadziło do wniesienia oskarżeń przeciwko jednemu z biznesmenów, który z Meksyku, który, znaczy z Nowego Meksyku, który miał zainspirować i kierować konspiracją. Te dowody były tak miałkie, że po 50 parę minutach, poniżej godziny, sąd odrzucił. Nie prowadził już dalej rozprawy, uznał, że nie ma o czym. Więc takie opinie, no, zacytował Garrisona, takie opinie mogą być przesadzonymi opiniami pojedynczych osób z Garrisonem na czele. No i do tego jeszcze chciałbym dodać, bo to akurat niedawno przeczytałem i to mnie zainteresowało, że dyrektor Muzeum Zamachu w Dallas też nadal uważa, że żadnej konspiracji nie da się udowodnić. A przecież jest taka ciekawostka, że to muzeum w kilka lat po zamachu zostały, zakręciłem się, przepraszam bardzo, na początku lat 80., czyli w mniej więcej 20. rocznicę zamachu, zostało spalone i nikt się tym nie przejął. Nie przeprowadzono śledztwa, nie znaleziono winnego, po prostu zostało odbudowane, już zubożone o wiele pamiątek z tamtego okresu. Czyli być może trzeba się pogodzić z tym, to jest trudne dla mnie, domyślam się, że dla pana też niełatwe, ale pogodzić się z tym, że to jest kwestia, która interesuje już tylko pasjonatów, albo, to moim zdaniem jest ważne, albo ludzi, i w to głęboko wierzę, młodych ludzi, którym zależy na tym, żeby nie przyjmować wszystkiego na wiarę, żeby jakoś działać w przestrzeni społecznej, tak, tam jakoś po swojemu rozumianej, ale nie zadowalać się tym, tą taką papką, jak to się kiedyś mówiło, nie wiem, czy teraz ten termin jest dalej na topie, taką papką dziennikarską na jakieś tam tematy, tylko wnikać w najpoważniejsze tajemnice państwa. No właśnie, bo tutaj kolejne pytanie, które chciałem zadać, właśnie o tym mówi, że pytanie jest takie, co pan radzi wszystkim tym, którzy dziś walczą o prawdę w takim czy innym temacie, idąc pod prąd wyjaśnieniom władzy, nie wiem, politycznej, biznesowej, medialnej, wojskowej. Tym są dzisiaj oskarżani o szerzenie, na przykład to popularny termin, teorii, wtedy i dziś teorii spiskowych. No tak, na pewno musi być jakaś rozsądna miara. Nie można wszędzie widzieć konspiracji. Natomiast ten bym odpowiedział bardzo poważnie, że tak powiem, tłustym drukiem bym na to odpowiedział. Radziłbym, żeby każdy z nich wypisał sobie i zawiesił nad biurkiem, nad łóżkiem, nad lodówką takie motto. Prawda należy do tych, którzy jej szukają. To zresztą też po zamachu na Kennedy'ego. Ktoś tam sformułował, ktoś następny powtórzył. Mnie się to bardzo spodobało, no może trochę niedokładnie tłumaczę, ale tamte wypowiedzi, ale sens jest właśnie taki, bardzo taki filozoficzny. Czyli jeśli chcecie poznać prawdę, jeśli wam zależy na tym, żeby znać prawdę o świecie, o swoim społeczeństwie, o swojej grupie etnicznej, religijnej, cokolwiek tam komu pasuje, cokolwiek kogo interesuje, to zbadajcie tę sprawę. Szukajcie argumentów na tak, na nie. Zapoznawajcie się z opiniami. Poznawajcie, że pamiętajcie, że na ogół ta prawda, bo można też rozpocząć filozoficzną dyskusję, co to jest prawda, ale prawda rzadko jest na jakimś skraju. Najczęściej jest po środku, czy między skrajnościami.
Znaczy, na przykład w tym przypadku, jakby mnie pan zapytał, jak może być między takimi dwoma teoriami, samotny albo spisek, może być spisek na małą skalę. No właśnie tak jak ja mówiłem, nie że zaraz cała jakaś CIA się wkurzyła z Dallasem na czele, tylko Nixon prywatnie wziął swojego znajomego oficera CIA, doskonale przygotowanego do takiej roli, i zorganizował ten zamach. Konspiracja na niską skalę, na małą skalę, powodowana wyłącznie osobistą pretensją, a nie jakimś takim ogólnopaństwowym interesem, że kompleks wojskowo-przemysłowy to się zmartwił, że będzie miał mniej pieniędzy. No znowu tak, na ile poznałem Amerykę, Amerykę oczywiście to jest no, zupełnie minimalna znajomość, to jest jasne, no, ale troszkę rozmawiałem z ludźmi, o to mi głównie chodzi. Nie to, żebym tam całą Amerykę zwiedził, tylko że sporo z ludźmi rozmawiałem. Takie kwestie osobiste odgrywają bardzo dużą rolę w świecie amerykańskim. I zresztą myślę, że u nas też. Czyli osobista niechęć, osobista zazdrość. Rany. Jest taki straszliwy serial obecnie na HBO, Biały Lotos. Ale on coś może powiedzieć o tym, jakimi niskimi pobudkami potrafią się kierować bogaci Amerykanie. Więc szukajcie prawdy. Prawda należy do tych, które jej szukają. Nie zadawalajcie się. Teraz, kiedy no, w ostatnim roku, można to tak od wiosny, tak właściwie w istocie rzeczy, kiedy sztuczna inteligencja może już wszystko, to pewnie pan tak samo dobrze widzi jak ja, jakie już są manipulacje, jak są niby dla żartu na razie, ale są zmieniane twarze czy całe postaci na zdjęciach, więc już nic nie może być dowodem, jak można wrzucić odpowiedni tekst i sztuczna inteligencja zrobi z tego wideo, jak można wszystko zainscenizować, widzimy, prawda, korespondencję ze Strefy Gazy, a to może być korespondencja w przygotowanym tym tle, przygotowanym przez sztuczną inteligencję. Więc właśnie w takim świecie osobiste dążenie do prawdy pomaga żyć, moim zdaniem, ludziom ambitnym, ludziom mądrym, ludziom, którzy chcą rozumieć, co się dzieje. Dla nich to musi być absolutny warunek normalnego życia. Nie można czuć się komfortowo w świecie, w którym doniesieniom medialnym nie da się już uwierzyć. Nawet nie z powodu złych intencji, tylko dlatego, że zawsze można podejrzewać, że coś jest manipulacją. I teraz jeszcze dwie do tego bym dodał, dwie mi przychodzą do głowy takie rady. Po co szukać tej prawdy, skoro nic nam może z tego nie przyjść, jak coś odkryjemy, bo i tak większość ludzi będzie ulegać takiej czy innej propagandzie albo takiej czy innej manipulacji. No można. Po pierwsze można osiągnąć to, że pomoże się poszkodowanym. No, prowadzenie do takich zamachów na najwyższą skalę, szukaniu tutaj prawdy, no to żaden pasjonat, żaden ambitny człowiek, żaden młody człowiek, jakoś tak, sorry, ale tak mi się troszkę po boomersku powiedziało, że to do młodych ludzi dotyczy wszystkich nas. No może się przyłożyć. Może ustalić, że jakieś zadośćuczynienie komuś się należy za zbrodnie, za przestępstwo, za złamanie prawa, którego wobec nich dokonano. I co jest może nawet ważniejsze, jak tak wybiec w czasie, to zapobiec następnym tego typu historiom. Czyli może się nie uda udowodnić, że ktoś jest winny jakiegoś konspiracyjnego przewinienia czy wręcz zamachu. Tym bardziej może się nie udać doprowadzić do osądzenia i ukarania. Ja tu podkreślam, strasznie mnie razi słowo, że do rozliczeń. Rozliczać to się można, prawda, z diet wyjazdowych u swojej księgowej. Do osądzenia i ukarania winnych tego. Ale na pewno można zapobiec następnym takim przypadkom. Jak się pokaże, że tu i tu było oszustwo, tu i tu była jakaś konspiracja, nawet tego o mniejszej skali, to dużo trudniej jest ją powtórzyć. Jak ci, którzy chcieliby to zrobić, wiedzą, że są ludzie, którzy będą dociekać prawdy. No a w długim okresie, dłuższym, takim rzeczywiście wieloletnim, no może powiem znowu górnolotnie, jeśli dążenie do prawdy po to, żeby się czuć bardziej komfortowo i żeby rozumieć świat, niezależnie od tego, jaki mamy światopogląd polityczny czy religijny, to jest kwestia pewnych wartości poznawczych. Żebyśmy się sami przekonali, czego z podręczników się nie nauczymy. Co jest ważne, albo na ile jest równoważne w świecie, zwłaszcza teraz, w XXI wieku, w tych warunkach, w których żyjemy.
rola jednostki, czy rola uwarunkowań, w których ta jednostka działa. Można na temat każdej z tych teorii społecznych przytoczyć bardzo wiele argumentów. W ostatecznym rachunku zawsze działają konkretni ludzie. To oni podejmują decyzje, których nie ma czegoś takiego jak nieracjonalna decyzja. Ona jest zawsze racjonalna, tylko z punktu widzenia tej osoby, która ją podejmuje. My możemy nie rozumieć, dla nas może być coś głupie, ale ktoś może mieć właśnie zupełnie inne wartości, dążyć do ich realizacji. I jakby tak próbować jednym zdaniem powiedzieć, no to na końcu zawsze jest jeden konkretny człowiek, który coś robi albo czegoś nie robi. Natomiast on zawsze żyje w pewnym świecie. On postrzega jakoś ten świat. My możemy przez edukację, przez propagandę w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli może przez informacje, coś takiego jak Państwa Tygodnik robi, możemy wpłynąć na to, jakie wartości wyznaje, jakie cele sobie stawia jednostka. Poza tym są tak zwane fachowo strukturalne warunki działania. Pewnych rzeczy nie da się zrobić bez pieniędzy, bez kontaktów, bez znajomości obcego języka, bez siły fizycznej. No to można by mnożyć. W każdym razie ja bym to, podsumowując poza tym filozoficznym mottem, to bym powiedział, że tego typu działalność, dążenia do prawdy, wyszukiwania konspiracji, zawsze można powiedzieć, że nie znalazłem dowodów, pomyliłem się, żaden problem ze zmianą poglądów, nawet bardzo z takim obrotem 180 stopni. To świadczy dobrze o człowieku, że potrafi się przyznać do tego, że bardzo źle postępował i się zmienia. Więc poza tym, co wynika z tego motta, można pomóc ludziom, w imieniu których poszukuje się przyczyn ich nieszczęść. A na dłużej, na całe życie można się nauczyć tego, o czym mówiłem. Na pewno, jak niektórzy uważają, liczą się tylko konkretni ludzie, ale oni zawsze działają w określonych uwarunkowaniach społecznych, szeroko rozumianych, ekonomicznych, politycznych, etycznych, religijnych. Czyli krótko mówiąc, jeszcze tak zupełnie symbolicznie, na pewno ojcowie liberalnej demokracji mają rację, że liczy się przede wszystkim wolność, ale socjolodzy z tego nurtu takiego neomarksistowskiego, że tak sobie pozwolę wprost powiedzieć, też mają bardzo dużo racji, pokazując, że nikt z nas, poza szaleńcami, nie znającymi sobie sprawy z tego, co robią, nie działa w próżni. Mhm. Ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego i jaka jest na nie odpowiedź? No tak, podążając w największym skrócie myślowym, to mógłbym powiedzieć, że tego, który pan teraz zadaje. Ale, ale jak tak sobie o tym myślę na spokojnie, znaczy nie tyle na spokojnie, co tak troszkę głębiej, i dlatego też zawieszam trochę głos w tej chwili, ale myślę, znaczy nie myślę, wiem już teraz, że takim pytaniem, o którym mnie nikt nigdy nie pytał, nawet student żaden, kurczę, a tak lubię pogadać ze studentami, to jest pytanie, co by było, gdyby prezydent Kennedy nie został zamordowany. Bo wie pan, jest w przeciwieństwie do tradycji nauki, nie wiem jak dziennikarstwie, ale nauki zachodniej, gdzie wszelkie prognozy, wszelkie wyobrażenia, projekcje przyszłości, jak się czasami mówi, są bardzo popularne. Dlaczego? Bo one pozwalają zweryfikować, czy dobrze myślimy. My tutaj odwracamy wyjaśnianie. Jeśli zastanawiamy się, dlaczego Kennedy został zabity, no to mamy już pewien fakt i szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego. Natomiast prognozowanie, co by było gdyby, które u nas właśnie nie będziemy gdybać, szkoda na to czasu. Otóż prognozowanie, co by było gdyby, z odwróceniem tego. My teraz mamy pewne wyjaśnienia, pewne odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś się dzieje, jak ktoś coś robi. I teraz się zastanawiamy, teraz ktoś coś robi, to jakie będą konsekwencje w przyszłości. No tutaj nie jest tak do końca, no bo JFK nie, prawda, został zamordowany i nie można powiedzieć tak na pewno, że tak by było, że nie można powiedzieć, że sprawdzimy za 20-30 lat, co by było, ale moim zdaniem jest kilka bardzo ciekawych punktów, które rozważając można jednocześnie lepiej się Ameryki nauczyć i lepiej się nauczyć polityki zagranicznej czy międzynarodowych stosunków politycznych. Otóż po pierwsze, w moim przekonaniu, gdyby John Kennedy nie został zamordowany,
to zostałaby ustanowiona 24-letnia dynastia u władzy w Ameryce. Bo John miał braci, czterech, jeden zginął w czasie wojny, najstarszy, John był drugi, potem był Robert, który był ministrem i był naturalnym kandydatem na zastępcę Johna, no a potem Edward. Jak wiadomo, Robert zginął też w wyniku zamachu. Nawiasem mówiąc, tutaj nikt nigdy nie twierdził na poważnie, że była konspiracja. Został zabity przez właśnie takiego samotnego wilka, tylko motywowanego szerzej społecznie, międzynarodowo, sprawami Bliskiego Wschodu zwłaszcza. No i potem Kennedy, który też absolutnie no, sam siebie wykończył jako kandydata na prezydenta, bo doprowadził do śmierci swojej sekretarki jadąc samochodem. Najprawdopodobniej, bo tego też nie można tak rzucać bezkarnie oskarżeń, po pijanemu i w moście, przebijając barierkę i spadając do wody. No, można mu z różnych powodów darować i zresztą tak mu darowano, no, ale prezydent by na pewno już nie był wybrany. No, w każdym razie, gdyby ci dwaj kolejni, każdy miał po dwie kadencje, a Amerykanie uwielbiali Kennedy'ego za jego młodość, za jego właśnie dwudziestowieczne podejście, poprzedni prezydenci to byli ludzie jeszcze z czasów II wojny światowej i wcześniej, żyjący w zupełnie innym świecie. To jest tak, jakby porównać świat lat 60., ten sprzed 60 lat, sprzed pół wieku w zaokrągleniu, do naszych obecnych czasów. No to są technologicznie i społecznie zupełnie dwie inne ery. Więc gdyby wtedy Kennedy był niesłychanie popularny, właśnie takim dla mnie symbolem, jak mówię, bardzo nadużywanym i bardzo niesłusznie wykorzystywanym, to jest to, że go się łączy z Marilyn Monroe, czyli symbolem kobiecości, już mówiąc dyplomatycznie, tamtego okresu. No, ludzie go kochali, młodzi ludzie mówili, no teraz dopiero się zaczyna w Ameryce wiek XX, jak Kennedy nastał. Czyli myślę, że miał duże szanse, żeby taką dynastię ustanowić. Za chwilkę do tego wrócę, bo konkretnie jeszcze w czasie pierwszej kadencji, kończącej się kadencji Kennedy'ego, gdyby dożył do kolejnych wyborów, to co mógł zrobić, to co zaczął robić, to jest ograniczenie budżetu dla wojska, dla zamówień wojskowych, czy uderzenie w przemysł. Jedni mówili, że to jest kwestia, że no, mniej pracy będzie, mniej ludzie będą mieli pieniędzy. No, ale on mówił, no nie, ale ja zaoszczędzę pieniądze na to, żeby wypłacać tym biedniejszym Amerykanom, żeby dla nich tworzyć miejsca pracy, żeby coś takiego jak Roosevelt zrobić, wielkie prace społeczne, no w każdym razie, żeby inaczej kształtować budżet amerykański, bo zimną wojnę, przepraszam, bo drugą wojnę światową mamy za sobą i nie można już myśleć takimi kategoriami. Po drugie, ograniczyłby władzę służb specjalnych. Tu już troszkę zaczęliśmy mówić na ten temat. Zresztą sam Garrison tak napisał, że on się obawia, że pod pozorem tajności, której nie można naruszyć, bo naruszyłoby się automatycznie bezpieczeństwo narodowe, do Ameryki służby mogą wprowadzić faszyzm. To na pewno, gdyby Kennedy żył, by się nie stało. Nie chcę, bo to jest zupełnie inny temat, teraz stawiać takiej tezy, że w Ameryce zapanował w którymś momencie faszyzm. Natomiast tylko przypominam, że no, takie zarzuty padały. I to właśnie Garrison, tak ważny w tej sprawie, je postawił. Poza tym myślę, że Kennedy dałby radę wcześniej, szybciej zrealizować zasadę niedyskryminacji i równości społecznej, politycznej, etycznej, rasowej, jeśli tak to można określić, bo wszyscy wiemy, o co chodzi, o prawa czarnoskórych Amerykanów. Przecież to za życia Kennedy'ego jeszcze było tak, że w autobusy były podzielone na miejsca na czarnych i dla białych. Pierwszy student pochodzenia afroamerykańskiego w Uniwersytecie Stanowym w Indianie w latach 60. był wprowadzany, jak go przyjęto, no właśnie dążąc do zrównoważenia praw, do zaprzestania nienawiści, prześladowań, nierówności rasowej, był ochraniany przez oddział wojska. Tak się obawiano, że inni studenci zrobią mu jakieś gesto łatwoławkowe, jak w Polsce w latach 30., czy że w ogóle no, zrobią mu jakąś krzywdę, czy go wręcz zabiją. Więc można by było mieć nadzieję, że to, co mamy do czynienia teraz, że wszystkie stanowiska państwowe, wyłącznie z prezydenckim, no z Obamą można dyskutować, prawda, jakiej był, przepraszam za wyrażenie, bo to głupio brzmi, jakiej był rasy, ale na pewno wszystkie stanowiska państwowe, widzimy to każdego dnia w telewizji,
są już dostępne dla osób o innym kolorze skóry. Problem pozostał do dziś nierozwiązany. Nie wiem, czy Kennedy by dał radę go rozwiązać. To jest z autochtonami, z pierwszymi mieszkańcami Ameryki, czyli z Indianami, którym do dzisiaj nie oddano należnego szacunku, części, nie próbowano zrekompensować tego, że byli uznawani za podludzi, a ten termin pewnie nam się z czymś kojarzy. No, to też ta kwestia faszyzmu. Tu my mogły wkroczyć w grę. No i teraz tak, jeszcze dwie rzeczy mi się nasuwają. Po pierwsze, że prawdopodobnie nastąpiłoby wcześniejsze odprążenie, te, które stało się za Nixona, który się szybko uczył. Charakter mu się nie zmieniał, ale szybko uczył się świata, bo od czasów Nixona, od końca jego prezydentury mówi się o odprężeniu w stosunkach międzynarodowych, czyli praktycznie o odprężeniu wtedy między Ameryką i Związkiem Radzieckim. Zaczęły się dyskusje na temat ograniczenia zbrojeń jądrowych, no tego typu historie, kontakty coraz szersze. Jeden i drugi kraj miał w tym wielki interes ekonomiczny przede wszystkim, wcale nie strategiczny, nie wojskowy. No a w każdym razie to nastąpiło, to uważa się, tam można dyskutować nad konkretną datą, aż dopiero od lat 70., od końcówki prezydentury Nixona, od pracy Kissingera jako dyplomaty. Natomiast myślę, żeby to było wcześniej i może niekoniecznie dlatego, że Kennedy był taki aż tak rozumny, aż tak zwrócony w przyszłość, aż tak dbający o właściwie rozumiany interes Ameryki, czyli zachować wpływy w świecie, ale nie taką prostacką potęgą wojskową, tylko promieniowaniem swoimi ideami, swoimi rozwiązaniami społecznymi, swoim dobrobytem. Ale z tym wiąże mi się ostatnia taka uwaga, że po tej dynastii Kennedy, no może nie trwającej aż 3x8, może 2x8, on i Robert, czyli 16 lat, ale że potem nastąpiłaby straszna era w stosunkach międzynarodowych, gorsza od tego, co dzieje się od roku dwóch, co widzimy teraz, czyli generalnie duży upadek demokracji. Niektórzy twierdzą, że w ogóle już całkowity upadek demokracji, że w takim rozumieniu z lat 90. demokracji liberalnej, prawda, Fukuyama, koniec historii, te rzeczy, że nie można już o tym mówić, to znowu jest zupełnie osobny temat, ale w każdym razie sądzę, że stosunki międzynarodowe uległyby ogromnej nacjonalizacji, tak jak to się dzieje teraz, że wąskie, egoistyczne interesy narodów, czy nawet tylko grup narodowych, grup etnicznych, nie mówisz o interesach indywidualnych typu Netanyahu na Bliskim Wschodzie, że cała wojna jest tylko dlatego, że on boi się oskarżeń o korupcję i chce być jak najdłużej u władzy. Znaczy oczywiście to jest duży skrót myślowy, też jest osobny temat. Hamas i ideologia na pewno tak. Dobrze, ale z tym zamykając. W każdym razie mamy do czynienia z wielką nacjonalizacją polityki międzynarodowej, z upadkiem, a w każdym razie z kryzysem demokracji. I to by nastąpiło moim zdaniem właśnie przez ród Kennedy, gdyby Kennedy przeżył. Dlaczego? Bo sprawując tak długo władzę, oderwałby się ten czy drugi, czy następny Kennedy od rzeczywistości kompletnie. Mówiąc znowu językiem takim kolokwialnym, może młodzieżowym, się troszkę zawahałem, uderzyłaby mu woda sodowa do głowy. Twierdzę, że uznałby się za nieomylny autorytet, że potrafił rządzić cały świat. No i cały świat byłby wtedy przeciwko Ameryce. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Wojciech Kostecki, autor książki Dallas, ćwierć wieku później. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!